Znajdujemy się w Lesie Żuchowskim, w miejscu upamiętniającym zbrodnie popełnione przez Niemców podczas II wojny światowej na więźniach obozu Kulmhof, który znajdował się w Chełmie nad Narem, oddalonym o 4 km stąd. Obóz w Chełmie powstał w 1941 roku, czyli jeszcze przed odbyciem się tej słynnej berlińskiej konferencji, na której dyskutowano nad ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Było to główne miejsce zagłady ludności żydowskiej z tak zwanego kraju Warty oraz z więźniów łódzkiego getta. Zamordowano tu jednorazowo 5 tysięcy Romów oraz dzieci z Zamojszczyzny. Mordowano tu też zakonnice oraz księży katolickich. To tutaj po raz pierwszy użyto mobilnych komór gazowych, tak zwanych specjalwagenów. Aut skonstruowany w taki sposób, ażeby spaliny dostawały się do środka i w ten sposób gazowały więźniów. Stosowano dwa typy ciężarówek. W większych mieściło się od 130 do 150 osób, a w mniejszych od 80 do 100. Więźniów ładowano na ciężarówki w Chełmie. Auta następnie ruszały w kierunku Żuchowa. Dojeżdżały tutaj, do Lasu Żuchowskiego. To 4 km. Tyle wystarczyło na zagazowanie takiej ilości osób. Chociaż zdarzały się pojedyncze przypadki, gdzie niekiedy ludzie przeżyli gazowanie. Wtedy trzeba było ich dobić. Zajmowały się tym specjalne komanda. Rozładunkiem i grzebaniem ciał zajmowało się Waldkommando, stworzone z silniejszych więźniów, którzy nie od razu trafiali do komór gazowych. Mogli popracować jeszcze kilka dni. Niejednokrotnie grzebiąc swoich przyjaciół i rodziny. Ciała palono w specjalnie do tego przystosowanych krematoriach, a pozostałości jednego z nich zachowały się w Lesie Żuchowskim do dnia dzisiejszego. Jest tu również wielki pomnik. Jest lapidarium żydowskich nagrobków oraz ściana pamięci, informująca o tak wielkiej eksterminacji na tych terenach.